Dom tańca przedstawia. Rozmówki wiejsko-miejskie. Dzień dobry wszystkim na trzecim i ostatnim spotkaniu z cyklu Rozmówki wiejsko-miejskie. Po tym jak zajmowaliśmy się faktami i historią, przyszedł czas na coś bardziej ulotnego, niby opartego na wydarzeniach, ale jednak dotyczącego opowieści. Opowieści, jej obecności i nieobecności, o wyzwoleniu. Tym, kto będzie nas przez ten świat prowadził, jest profesor Andrzej Leder, filozof kultury z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilekroć rozmawiam z kimś na temat kultury wiejskiej, to czego brakuje, to brakuje świadectw, brakuje opowieści samych chłopów o tym, co ich spotykało. Czy to przypadek, że tak jest? I dlaczego tak jest, że te opowieści są z drugiej ręki i zawsze wieś była na marginesie? Zacząć się warto od tego, że żyjemy w kulturze, która została stworzona, napisana, określona przez lud szlachecki. Oczywiście mówię o narracji czy o sposobie myślenia, który zdominował polską kulturę. I mówię o pracy na przykład, która była konieczna do tego, żeby ta kultura powstała. I ta kultura, która się ukształtowała mniej lub bardziej w XVII wieku, a potem trwała w takiej formie, w jakiej historia jej na to pozwalała. Ona się w XIX wieku przekształciła, jak wiadomo, w kulturę bardziej ziemiańską, a potem z tego się ukształtowała kultura inteligencka, która potem stała się dominującą kulturą II Rzeczpospolitej, gdzie rządziła taka warstwa inteligencką, urzędniczo-wojskowa, cały czas wywodząca się z tego, powiedzmy, ziemiańskiego pnia. No i z takim, powiedzmy, tragicznym rysem, który był ukształtowany przez paradygmat romantyczny i który w gruncie rzeczy do dzisiaj określa w dużym stopniu tą główną wyobraźnię polską, chociażby to, czego się dzieci uczą w szkole. Kultura szlachecka miała tą siłę, że była hegemoniczną kulturą, która była kulturą pisma, w której przedstawiciele funkcjonowali jako klasa rządząca. Kultura chłopska była kulturą, która była w zupełnie odwrotnej sytuacji przez wieki. To znaczy była kulturą, w której po pierwsze ta ogromna społeczność, bo to było w Polsce międzywojennej jeszcze 70% mniej więcej społeczeństwa, była pozbawiona podmiotowości. Chłopi nie byli wolni. Po drugie, byli w dużym stopniu pozbawieni kultury pisma. W związku z tym nie mogli zostawiać śladu pisanego. Ślad pisany był tworzony przez ludzi, którzy się jakkolwiek zawodowo zajmowali kulturą pisma, a to najczęściej na wsi był kler. Kler, który był w dużym stopniu delegatem kultury ziemiańskiej, to znaczy oczywiście byli ludzie z warstwy chłopskiej, którzy wchodzili do kleru, ale kler w swojej strukturze podstawowej do Polski Ludowej, do PRL-u, był w zasadzie delegatem kultury ziemiańskiej. A jeszcze był trzeci bardzo istotny czynnik i to jest już uniwersalny czynnik. Kultura wiejska jest rozdrobniona, to znaczy jest bardzo lokalna, jest związana z pewnym konkretnym miejscem, w którym, powiedzmy, istnieją pewne tradycje, podania i tak dalej, ale one zwykle nie przenikają dużo dalej niż sąsiednia wieś. Czasami są takie regionalizmy, ale to wszystko jest bardzo lokalne. W związku z tym stworzenie uniwersalnej kultury chłopskiej w Polsce było praktycznie niemożliwe z tych wszystkich powodów. To się oczywiście zaczęło zmieniać po uwłaszczeniu i zniesieniu poddaństwa. Tworzyły się ruchy polityczne chłopskie, jedno pokolenie mniej więcej później, czyli pod koniec XIX wieku, a zwykle ruchy polityczne też zwracają uwagę na kulturę i między innymi to spowodowało, że w II Rzeczpospolitej jakaś kultura chłopska się wyraźnie rozwijała. Nie zmienia to faktu, że jednak ten podstawowy paradygmat pozostawał w tej tradycji ziemiańskiej i powiedziałbym pozostaje do dzisiaj. To bardzo jest charakterystyczne, jak kształtowały się programy humanistyki w polskiej szkole. Ten schemat, którego się uczymy, został wprowadzony w Galicji w momencie, kiedy ona po wiośnie ludów uzyskała autonomię kulturową i zostali klasycy romantyzmu polskiego postawieni na piedestał i od tego momentu na tym piedestale stoją, ponieważ ten model przejęła Druga Rzeczpospolita, troszkę go tam zmieniając, ale właściwie w całej okazałości.
PRL oczywiście w okresie stalinowskim próbował radzieckie wzorce wpajać, ale one zostały odrzucone jako rosyjskie w dużym stopniu. I w związku z tym po 1956 roku faktycznie program wrócił do tego, co zostało w Galicji określone w połowie XIX wieku i znowu zaczęliśmy mieć ten paradygmat romantyczny z całym jego ziemiańskim dziedzictwem, Sienkiewiczem, z szlachtą, która mówi o swoich poddanych chamy i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie do jakiegoś stopnia nadal żyjemy w tym paradygmacie, aczkolwiek oczywiście aktualnie jest, powiedziałbym, taka kulturowa rewolta przeciwko temu paradygmatowi, która zaczęła się mniej więcej 10 lat temu, z takim dostrzeżeniem przede wszystkim, że oczywiście trudno jest pisać na przykład historię chłopską, bo jest o wiele mniej źródeł, ale jednak one są. To nie jest tak, że ich nie ma. Poza tym są zupełnie nowe metodologie, antropologiczna metodologia, historia idei i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko mogłoby nam pozwolić na to, żeby pisać historię chłopską, tylko że przez długi czas historycy w ogóle tym nie byli zainteresowani. Powiedziałbym, że zawodowi historycy dotychczas są tym dość mało zainteresowani i tak naprawdę najlepsze historie doświadczenia chłopskiego w Polsce piszą nie historycy. I w tym sensie to jest pewnego rodzaju wybór kulturowy i powiedziałbym też polityczny, jakiego rodzaju historię chcemy pisać, to znaczy do jakiego stopnia chcemy nadal się zajmować tym, nie wiem, kto kogo pobił pod Kirchholmem i dlaczego, a do jakiego stopnia chcemy się zajmować tym, jak wyglądało na przykład życie ogromnej większości społeczeństwa polskiego, na przykład w drugiej połowie XIX wieku, albo w okresie międzywojennym, albo w PRL-u i co się zmieniło na przykład wskutek transformacji. No dobrze, ale czy to oznacza, bo mamy diagnozę, dlaczego tak jest, ale czy to oznacza, to że gdybyśmy próbowali włączyć tę historię chłopską, a zwłaszcza historię o ich odzyskiwaniu wolności, o tym, jak stawali na własnych nogach, to musielibyśmy ten wzorzec rozkruszyć, czy można go włączyć do tej narracji? Czy to jest tak, że tego typu spojrzenie od razu powoduje, że wszystko się zmienia i że następuje rewolucja? W Polsce raczej moim zdaniem nie nastąpi rewolucja, na pewno nie w ciągu mojego życia, bo polskie społeczeństwo nie jest rewolucyjne. Jeżeli następują zmiany, to one następują tutaj zwykle ewolucyjnie. Wydaje mi się, że raczej zmiana będzie ewolucyjna w Polsce. To znaczy, że będzie coraz większa świadomość tych korzeni i coraz większa też krytyczna lektura tego paradygmatu wywodzącego się z tradycji ziemiańskiej. No, jeżeli się przeczyta Sienkiewicza krytycznie, czyli za pomocą narzędzi krytycznych, bo to nie jest tak krytycznie w sensie, że krytykuje wszystko, tylko istnieje pewien cały repertuar sposobu czytania za pomocą pewnych narzędzi krytycznych, to po prostu trochę jednak się włos jeży. No, to znaczy chociażby właśnie to, o czym wspominałem, że o ludzie się mówi chamy. To oczywiście nie oznacza, ja nie jestem zwolennikiem, bo jest oczywiście taki radykalny nurt, który mówi, to wyrzućmy z Sienkiewicza do śmietnika. Moim zdaniem nie. To znaczy raczej właśnie trzeba czytać tego rodzaju lektury, ale krytycznie. To znaczy na przykład dając kontrapunkt jakiś do tego, co opisuje Sienkiewicz. Ale chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która moim zdaniem jest niezwykle ważna. Bo jeżeli się zrobiło tylko historię chłopską, czy historię ludową, tak jak robią ci wszyscy, którzy ją piszą teraz, uzyskując ogromne zainteresowanie ludzi, którzy albo się sami wywodzą z korzeni wiejskich i jakoś to dla nich staje się ważne, albo są po prostu tym zainteresowani. Ja jestem raczej od pokoleń mieszczaninem, to znaczy moja rodzina jest raczej miejska, ale to jest dla mnie ciekawe po prostu. Też pozwala mi bardziej rozumieć społeczeństwo, w którym żyję. To, czego brakuje pomiędzy takim sposobem zapisu, czym jest wieś, czym była wieś w XIX wieku, czym stała się w II Rzeczpospolitej, czym było zniesienie poddaństwa, dlaczego ono szło tak trudno, na czym to polegało i tak dalej, i tak dalej. A tym, co mamy dzisiaj, trzeba by opowiedzieć o tej drodze. I ja to nazywam historią emancypacyjną, ponieważ w Polsce przy wszystkich strasznych rzeczach, jakie się zdarzyły po drodze, udała się nieprawdopodobna historia emancypacyjna. I zrozumieć to można, jeżeli się porówna historię polskiego ludu do historii Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Bo jest uderzające to, że wyzwolenie ze statusu niewolniczego, oczywiście poddaństwo w Polsce to nie było dokładnie niewolnictwo, no ale w zasadzie ludzie byli pozbawieni wolności, dokonuje się w tym samym momencie. Co więcej, kontekst jest dość podobny, to znaczy to jest wojna
z ziemiaństwem. W Stanach Zjednoczonych wojna secesyjna miała charakter wojny przemysłowej północy z ziemiaństwem południa Stanów Zjednoczonych, które miało niewolników. W Polsce to była wojna, wprawdzie imperializmu rosyjskiego i zaborcy, ale z ziemiaństwem polskim, które się zbuntowało i sobie zrobiło powstanie styczniowe. I w tym sensie to jest bardzo ciekawy, ten dość podobny punkt wyjścia. I potem jest tak, że przy wszystkich strasznościach, które się zdarzyły, mniej więcej w ciągu 150 lat polskie społeczeństwo uzyskało nieprawdopodobną zmianę i stało się mniej lub bardziej nowoczesnym społeczeństwem z wszystkimi wadami, problemami, jakie wszelkie nowoczesne społeczeństwa mają. Afroamerykanie nigdy nie osiągnęli tego rodzaju statusu, takiego stopnia podmiotowości, takiego stopnia udziału w nowożytności. Wszystko, co wiemy o Afroamerykanach, jest takie, że jest cieniuteńka warstwa średnia Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, a reszta żyje w gettach i w zasadzie bez perspektyw. I w tym sensie to jest fenomenalna historia emancypacyjna, to, co się udało w Polsce ogromnej większości tego społeczeństwa, to znaczy społeczeństwa chłopskiego. Połączenie tego, jak wyglądała sytuacja ludowa gdzieś tam w połowie XIX wieku, z tym, jaką drogę przeszło to społeczeństwo po wyzwoleniu w zasadzie i jak doszło do tego, że stało się nowożytnym społeczeństwem mieszczańskim w zasadzie, którym tu większość z nas jest, to jest nieprawdopodobna historia, która jest w ogóle nie napisana i nie opowiedziana. To znaczy nie ma takiej historii Polski. A to jest na przykład historia pewnego wielkiego sukcesu społecznego. To jak ten sukces w ogóle był możliwy, skoro no właśnie takie były niesprzyjające warunki, też w warstwie tej opowieści, świadomości tego, że coś ważnego się wydarza. To było pomijane tak na dobrą sprawę. Co do tego doprowadziło, że się udało, a w Stanach nie? Wydaje mi się, że przede wszystkim upodmiotowienie, które łączyło się z wyzwoleniem społecznym, czyli ze zniesieniem poddaństwa, w Polsce nastąpiło względnie szybko. Już pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku, ludowe partie w Polsce zaczęły się organizować i uzyskiwały relatywnie masowe poparcie. Ja podkreślam wagę polityzacji, to znaczy tego, że duża społeczność staje się podmiotem politycznym. I wydaje mi się, że to było czymś bardzo ważnym w historii Polski. Ten aspekt jest o tyle ważny też, że ziemiaństwo polskie, szczególnie w zaborze rosyjskim, było niesłychanie oporne wobec tego upodmiotowienia. To znaczy tuż przed wybuchem powstania i tuż przed tym, jak rząd carski zadekretował zniesienie poddaństwa, urzędy rosyjskie przeprowadziły coś w rodzaju ankiety wśród ziemiaństwa i rosyjskiego, i polskiego. Czy są za tym, żeby poddaństwo znieść i uwłaszczyć chłopów, czy nie? Rosyjscy byli za tym. Polscy byli przeciwni. Potem, mimo tego, że dekret o uwłaszczeniu określał jakiś procent ziemi, który miał podlegać parcelacji, to się w ogóle nie stało. To znaczy w jakiś sposób opór ziemiaństwa, mimo złamania powstania styczniowego, spowodował, że parcelacja się praktycznie nie udała i potem mamy ten stale wracający motyw reformy rolnej. To znaczy reforma rolna, którą upadające powstanie styczniowe zaczęło głosić, ale to już było za późno, kiedy dyktatura Czerwonych po prostu jeszcze próbowała ratować powstanie w ten sposób, ale to wiadomo, było za późno. Potem mamy moment powstania Niepodległej Rzeczpospolitej i wojny polsko-bolszewickiej i w ogóle pierwszy rząd jeszcze Daszyńskiego, czyli socjalistyczny, który obiecuje znów reformę rolną. Nic się nie udaje, potem jest wojna polsko-bolszewicka, no i jest mobilizacja chłopów z obietnicą parcelacji, która oczywiście po wojnie idzie ad acta i bardzo, bardzo powoli się odbywa reforma rolna, ale ona miała bardzo mały zasięg. I efektem tego jest coraz większa konfliktowość tego podmiotu chłopskiego. No i potem przychodzi coś, co ja opisałem jako prześnioną rewolucję, to znaczy najazd dwóch bardzo potężnych totalitaryzmów na Polskę, niemieckiego czy hitlerowskiego i rosyjskiego czy sowieckiego, i najpierw wymordowanie Żydów przez hitlerowców z pewnym udziałem polskiego społeczeństwa, co spowodowało to, że znikła małomiasteczkowa warstwa średnia, mieszczańsko-kupiecka, no i na jej miejsce po prostu weszli etniczni Polacy, co spowodowało, że nagle wyłoniła się nic tego nizowego polska klasa mieszczańska, drobnomieszczańska oczywiście, bo mówię o małych miastach.
Drugi moment absolutnie kluczowy to jest to, że jak przyszła Armia Czerwona i komuniści polscy, to oni pierwszą rzeczą, którą wiedzieli, to że trzeba zdobyć sobie poparcie chłopów, żeby w ogóle utrzymać władzę, czyli zrobili reformę rolną. I złamali hegemonię ziemiaństwa w Polsce. I przy całej okropności stalinizmu i tym, że był to terror i totalitaryzm, to nie zmienia faktu, że to było złamanie dotychczasowej hegemonicznej struktury klasowej społeczeństwa polskiego. No i jeszcze do tego doszła industrializacja nie bardzo udana, bo głównie na cele wojskowe, plus przeniesienie ogromnej grupy ludzi do miast, co też było trwałym efektem. I te rewolucyjne zmiany w gruncie rzeczy spowodowały, że po 1956 roku, czyli w połowie XX wieku, polskie społeczeństwo już było zupełnie innym społeczeństwem niż to, które wyszło powiedzmy z XIX wieku i które jeszcze było utrwalone w II Rzeczpospolitej. I dlatego nazywam to okresem rewolucyjnym, bo to były naprawdę rewolucyjne zmiany, no ale w dużym stopniu prześnionym, dlatego że polskie społeczeństwo nie było do końca podmiotowe w tych sprawach. Więc w tym sensie jedno i drugie wydarzenie rewolucyjne było efektem kogoś, kto przyszedł z zewnątrz. Reszta to jest, powiedziałbym, kształtowanie się już zupełnie nowego miejskiego stylu życia czy miejskiej kultury w Polsce. Ten okres drugiej połowy XX wieku z ukoronowaniem tego jako transformacją, gdzie hegemonem staje się polskie mieszczaństwo. Ani już ziemiańska tradycja, ani lud. Czy w takim razie, jeśli byśmy wrócili do tych kluczowych punktów, na przykład do tego dekretu carskiego, to wzięcie bardziej na serio tego pod uwagę, co się wówczas wydarzyło, jest tak bardzo w poprzek tej dominującej narracji, że ją rozsadza, tej narracji właśnie powstańczej, martyrologicznej. Mamy tego ślady w literaturze, chyba najbardziej takim dobitnym są rozdziałem na skruki Wrony, tego braku udziału, a wręcz czasem zdrady, jak wtedy pisano ze strony chłopów. Czy jeśli weźmiemy pod uwagę to, że oni jednak zawdzięczają wolność i że były wyrazy wdzięczności wobec cara, to nagle ta historia, której się uczymy w szkole, staje się zupełnie inną historią, inną opowieścią. Tak, i na przykład historia wielkiego pomnika, który stał pod Częstochową, który został wzniesiony z autentycznych składek chłopskich wspólnot, które na to się zebrały i postawiły carowi Aleksandrowi wielki pomnik, który właśnie tak był podpisany na pamiątkę wyzwolenia z poddaństwa. Jak państwo jeździcie do Częstochowy, to w ogóle nie widać tego pomnika. A to dlatego, że oczywiście on był drzazgą wokół, solą wokół, czy jak to nazwać, tej hegemonicznej opowieści polskiej, patriotycznej, narodowej w ogóle. I w związku z tym polscy patrioci postanowili go w 1900, już nie pamiętam, którym czwartym, a może w tam siódmym, postanowili wysadzić w powietrze. I jeszcze, powiedziałbym, to jest charakterystyczne, nie udało im się to. Znaczy, uszkodzili, ale nie zwalili. On dalej stał, ten wielki car Aleksander. I kto przyszedł? Niemcy przyszli. Jak się zaczęła pierwsza wojna światowa, to Niemcy weszli, zajęli, jak wiadomo, kongresówkę i po prostu zdemontowali ten pomnik i od tego czasu go już nie ma. Oczywiście to nie tylko w kongresówce w połowie XIX wieku zniesiono poddaństwo, ale zniesiono je również na przykład w zaborze austriackim. Tylko w zaborze pruckim ono zostało zniesione w ramach reform po klęsce, którą ponieśli Prusacy z rąk Napoleona w 1811, natomiast w zaborze austriackim w 1848 i wtedy we wschodniej Polsce stawiały wspólnoty wiejskie takie krzyże wdzięczności, to były krzyże, już nie pamiętam jak one się nazywa. Wolności. Chyba krzyże wolności, tak. Na nich były wyryte napisy podzięki dla Franciszka Józefa Bodajża. Te krzyże są. Dlaczego tak jest, że nikt w tych wsiach nie dbał o to? I wydaje mi się, że w każdym razie taki psychologiczny motyw jest taki, że o ile moment wyzwolenia dla kogoś, kto jest zniewolony, kto jest niewolnikiem, powszechnie jest to wspaniały moment, o tyle wspominanie tego, że ojcowie czy dziadowie byli niewolnikami, nie jest fajne. I ogólnie rzecz biorąc, ludzie tak bardzo nie chcą mieć takiej pamięci, że wywodzą się z ludzi zniewolonych. I wydaje mi się, że dlatego jest ten moment zapomnienia. To znaczy, że to spowodowało, że te, szczególnie w II Rzeczpospolitej oczywiście nikogo nie dbał, bo to było zaborcze,
że te krzyże wolności, czy kamienie wolności, bo to czasami też były kamienie, znikły, zostały wyparte z pamięci i zarośnięte różnego rodzaju mchami. Ale oczywiście, jeżeli to odzyskać i spróbować tą historię opowiedzieć na nowo, to nagle ta historia naprawdę się robi zupełnie inna. Chociażby wielki strajk chłopski w 1937 roku, w którym ofiar było więcej niż w słynnych wydarzeniach w Gdańsku w 70. Porównywanie oczywiście ofiar może nie jest zbyt fajne, ale nie zmienia to faktu, że to były ogromne wydarzenia z ogromną represyjnością ówczesnego państwa polskiego, o których nikt nic w ogóle już teraz nie wie, ale one przyłożyły się do tego, że ta wielka emancypacyjna historia się udała w ostatecznym rozrachunku. No ale za tym też się kryją jakieś noszone emocje negatywne. Mówił pan o tym, że to drugie pokolenie nie chce się przyznawać, czyli wstyd. Pewnie gniew też buzował przy okazji takich wydarzeń jak przy tym strajku. No i jak się potem to kanalizuje, jak się to przekłada na relacje społeczne? Jesteśmy wszyscy nosicielami i spadkobiercami tych uczuć, które buzowały pod wpływem kolejnych kroków emancypacyjnych? Tak, wydaje mi się, że w polskim społeczeństwie jest bardzo dużo różnych śladów tego wielopokoleniowego zniewolenia po prostu. Takie określenie, relacja folwarczna tutaj jest na miejscu. To znaczy, że mimo tego, że żyjemy w społeczeństwie, które no, co najmniej z założenia jest równościowym społeczeństwem, oczywiście nierównym, dlatego że ludzie chociażby niezwykle się różnią statusem materialnym, ale równościowym w sensie, że teoretycznie każdy ma takie same prawo jak inni ludzie, czy prawa. A jednak polskie społeczeństwo jest niesłychanie hierarchiczne i to jest po prostu tak obecne w każdej relacji, w każdym doświadczeniu. Idzie się do przychodni i osoba, która siedzi w okienku, czyli ma władzę, bo może, nie wiem, tam podać jakąś informację albo nie podać, zaczyna traktować tą osobę, która przychodzi do tego okienka, właśnie jako jakiegoś poddanego. No, to znaczy w pewnym sensie robi łaskę z tego, że informuje. Oczywiście nie mówię, że tak jest zawsze, to znaczy zdarzają się bardzo miłe osoby, które siedzą w tych okienkach i nie chcę tutaj takiego pełnego uogólnienia robić, ale to jest bardzo często. Stosunek lekarzy do pacjentów. To jest niesłychanie typowe, że po pierwsze nie udziela się pacjentom żadnych informacji, a po drugie mówi się na przykład per ty do osoby, która jest w szpitalu. Podobnie w szkole. Szkoła to jest takie niesłychanie szczególne miejsce, w którym dzieci są zakładnikami, które powodują, że rodzice się boją. Bo jak się człowiek pokłóci z panią, to dziecko zostanie ukarane. I po prostu ten stosunek pokory w stosunku do różnego rodzaju no, takich władz minimalnych, takich władz typu właśnie nauczyciel, urzędnik, lekarz, no już nie mówiąc o pracodawcach, którzy niezwykle często traktują pracowników jak właśnie osoby, które są niewolne. To znaczy po prostu można im wydawać polecenia dowolne, można w zasadzie nimi pomiatać na różne sposoby, nie mówię już o materialnych sprawach. I w tym sensie wydaje mi się, że ten hierarchiczny model relacji, który był przez wieki bardzo obecny, to znaczy, że byli ci, którzy mieli do różnych rzeczy prawo, a przede wszystkim mieli taki czy inny element władzy i odczuwali, że on jest ich, i są ci, którzy tego nie mają, są w sytuacji petentów, klientów, uzależnionych w taki czy inny sposób, no muszą znosić właściwie wszystko, że ten model się przenosi przez kolejne zmiany, że tak powiem, cywilizacyjne, ustrojowe, polityczne i tak dalej. Ciągle on jest bardzo obecny, chociaż pewne zmiany zachodzą, bo ja na przykład mam wrażenie, że urzędnicy się bardzo w Polsce zmienili, szczególnie tacy na poziomie gminnym, ale ja mam swoje doświadczenie w Warszawie, więc ja nie wiem, jak jest gdzie indziej. Skala przemocy, takiej małej znowu przemocy, nie takiej wielkiej przemocy, Polska jest raczej bezpiecznym krajem, jak wszyscy wiedzą, ale takiej małej przemocy. Leży, powiedzmy, kobieta rodząca i chciałaby się napić i prosi o szklankę wody i położna, która przechodzi, po prostu w ogóle na to nie zwraca uwagi. Nie odnosi się do tego, nie mówi tak, przyjdę za 15 minut, albo tak, zaraz tą wodę podam, albo nie, bo pani nie może pić, albo nie, bo nie chce. Po prostu w ogóle plecami się odwraca. Taka mała przemoc wpisana w stosunki, to jest, wydaje mi się, coś takiego, co jest też dziedzictwem tych w gruncie rzeczy niesłychanie hierarchicznych stosunków i takich dość twardych i dość brutalnych, w których
pokolenia całe Polaków żyły. Jak wrócimy jeszcze raz do końcówki XIX wieku, no to tam zakwestionowano coś, co przez lata funkcjonowało, co przez wieki funkcjonowało, czyli to, że ktoś ma nad kimś władzę, to jest naturalny porządek rzeczy. Czyli jednak tkwiło wątpienie po stronie tych uciskanych. Czy to zwątpienie i potem pokazanie, że jednak nie, że można w zupełnie inaczej, miało jakiekolwiek szanse na to, żeby się przedostać do powszechnej świadomości, żeby stać się taką opowieścią, że oto my też stanowimy jakiś podmiot polityczny, a wcześniej może etyczny, albo przedsiębiorczy, gospodarczy, jakikolwiek inny. Dlaczego to się nie stało? Przecież to są ciekawe sprawy, to są ciekawe historie, że oto ktoś staje na własnych nogach i w jakiś sposób buduje ten świat, kształtuje go i pokazuje samym sobą, swoim przykładem, jak można wykorzystać to, co się w ten sposób uzyskało. Opór w różnych formach istniał. Często był to opór bierny, czyli to, co dzisiaj nazywamy strajkiem włoskim. To znaczy, że ludzie się bardzo źle, albo słabo, albo wolno, albo bez zaangażowania wykonywali swoją pracę i między innymi dlatego w ogóle w wielu społeczeństwach znoszono poddaństwo, że z punktu widzenia właścicieli to był nieopłacalny sposób funkcjonowania. Dlaczego w Polsce on był opłacalny, to Jan Sowa napisał w swojej książce Fantomowe ciało króla. I jest coś bardzo zadziwiającego, mianowicie w ciągu tych co najmniej dwóch wieków funkcjonowania skrajnego poddaństwa i nieprawdopodobnego wyzysku, w Polsce było bardzo niewiele buntów chłopskich, takich otwartych buntów chłopskich. O ile taki bierny opór, różne formy takiego oporu ukrytego były dość powszechne, o tyle takiego otwartego oporu, który by był buntem po prostu, nie było. Ani w XVII wieku, no ale w XVII wieku to były bez przerwy wojny, to trochę inna sprawa, ani w XVIII, ani w XIX wieku nie było, poza oczywiście rabacją. I poza wielkimi powstaniami kozackimi, w których uczestniczyli ukraińscy chłopi. I to jest bardzo ciekawe, że w Ukrainie to się działo. Były wojny chłopskie tak naprawdę, bo to, co opisuje Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem, to były w dużym stopniu wojny chłopskie przeciwko polskiej szlachcie i ziemieństwu. Oczywiście tłumaczyć to można na wiele sposobów, między innymi tym, że tu była różnica religijna, to znaczy, że chłopi ukraińscy byli prawosławni i to dawało im pewnego rodzaju odrębność kulturową w stosunku do dworu. Chociaż dwory tam też były prawosławne, więc to zostawimy historykom spory na ten temat. Faktem jest, że w Polsce poza rabacją nie było większych powstań chłopskich. Więc tym oporem było bardzo trudno. Dlaczego tak było? To jest bardzo intrygujące. Trzeba też pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych na południu też przez cały XVIII wiek i XIX nie było powstania Afroamerykanów, znaczy niewolników czarnoskórych. Było jedno powstanie, które było bardzo lokalne, no trochę tak jak rabacja i zostało dość szybko stłumione. I w tym sensie jest pytanie, dlaczego pewne społeczności nie wchodzą w aktywny opór. Być może skala zniewolenia jest zbyt silna. Moim zdaniem połączenie takiej bezpośredniej przemocy, o której na przykład Kacper Powłocki pisze, z taką bardzo silną pozycją Kościoła katolickiego i tym, że Kościół katolicki był po prostu sojusznikiem ziemiaństwa, a był jedyną tak naprawdę ideologią, która istniała na wsi, to mogło powodować właśnie taką trochę neutralizację tego. Też trzeba dodać, że rabacja była buntem w dużym stopniu sprowokowanym przez zaborcę. Znaczy to Austriacy, którzy podejrzewali, że szlachta polska, czyli Polacy, bo w Galicji tylko szlachtę nazywano Polakami, a chłopi to byli Mazurzy z bliżej nieznanych przyczyn, to znaczy też znowu jakichś etnograficznych historii. Ponieważ Austriacy podejrzewali, że szlachta polska chce się zbuntować, to wykorzystali potencjał buntu, który tkwił na wsi, i pozwolili na rabację, a potem ją dość szybko stłumili i przywrócili zresztą pańszczyznę. I w tym sensie wydaje mi się, że ten potencjał polityczny, potencjał samoorganizacji dopiero się pojawił w momencie, kiedy nastąpiło wyzwolenie. 30 lat upłynęło do tego, żeby pojawiła się podmiotowość na wsi i żeby ten podmiot zaczął siebie samego traktować jako żądającego czegoś od reszty społeczeństwa, tak jak PSL czy inne partie chłopskie, które w tym okresie powstawały.
I w tym sensie wydaje mi się, że wolność była niezbędnym warunkiem. To znaczy, że w warunkach poddaństwa w Polsce w każdym razie nigdy nie doszło do tego, żeby ten rodzaj politycznego upodmiotowienia, jakim jest bunt, był skuteczny. A jak to się w takim razie stało, że dość szybko zaczęły działać też te partie lewicowe na wsi, że z jednej strony była narodowa demokracja wspierana przez Kościół, a z drugiej strony no, były te partie, które bardzo po lewej stronie sceny politycznej stały. Jak to jest możliwe, że doszło do takiej przemiany albo odwrotu od konserwatywnych wartości, które na wsi rządziły? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że polskie życie polityczne kształtowało się w warunkach zaborów, czyli że w każdym zaborze ten kontekst był inny trochę. Najsilniejszy ruch chłopski był w Galicji nieprzypadkowo, bo po pierwsze była bieda galicyjska. Po drugie była jednak pewna tradycja buntu, no bo rabacja była tą pamięcią, którą można było mieć. Też niedaleko jednak były te tereny, które były zamieszkałe przez ludność ukraińską, która się intensywniej buntowała. No i znowu, to jest pytanie do historyków, ja tego po prostu nie wiem dlaczego, ale najsilniejsze partie chłopskie były w Galicji. Natomiast w kongresówce, ponieważ w kongresówce w ogóle była dość silna lewica przede wszystkim, wiadomo, że w związku z rewolucją 1905 roku nagle pojawiły się bardzo silne partie robotnicze, SDKP i LIPPS. Wydaje mi się, że to było trochę tak, że z jednej strony był ten bardzo silny ruch narodowy, który się na przykład na Podlasiu bardzo silnie zakorzenił i w ogóle w miejscach, gdzie była wieloetniczność, którą się skądinąd historiografia polska chwali, no to tam, gdzie była wieloetniczność, to zwykle się jednocześnie pojawił bardzo silny nacjonalistyczny ruch. Ale z drugiej strony właśnie takie PSL wyzwolenie, czy te lewicowe ruchy chłopskie też w kongresówce były stosunkowo silne. Natomiast w Poznańskiem, ponieważ tam była bardzo silna presja germanizacyjna, no to oczywiście endecja miała bardzo dużą siłę, ale też istniały te lewicowe ruchy ze względu na też chyba to, że w ogóle w ówczesnych Niemczech czy Rzeszy po prostu istniało nowoczesne życie polityczne. To było jednak dużo nowocześniejsze społeczeństwo niż społeczeństwo w kongresówce czy w Galicji. A tam były szkoły na przykład. No właśnie, szkoła. Czy to szkoła odpowiada za to, że w tym 1920 roku chłopi jednak pomogli w czasie wojny polsko-bolszewickiej? No oczywiście tam była też ta karta przetargowa w postaci parcelacji ziemi. Jeżeli by pisać tą historię emancypacyjną, to trzeba bardzo dużo uwagi poświęcić rozwojowi szkolnictwa i temu, jaką rolę odegrały właśnie szkoły w tworzeniu jakiejś świadomości, która wychodzi poza tą absolutną lokalność plus mityczna historia religijna, którą się świętuje 3 razy do roku, czy tam 5 razy do roku, czy wiele razy do roku. I wydaje mi się, że w ogóle historia szkolnictwa we wszystkich czasach zaborów, oczywiście w pruskim ono było bardzo ważnym elementem, ale istniała w Galicji bardzo silna tradycja szkolnictwa takiego polskiego i tu trzeba powiedzieć, że ziemiańska kultura zrobiła bardzo duży wysiłek, żeby przenieść ten swój kaganiec, który nazywamy kagańcem oświaty, ale słowo kaganiec ma 2 sensy, na wieś i założyć go tamtejszemu społeczeństwu. I oczywiście w kongresówce to też istniało, chociaż stosunkowo pewnie najmniej. Jak wiemy, w kongresówce była bardzo świadomie prowadzona polityka wynarodowiania w odróżnieniu do Galicji. Nie zmienia to faktu, że na pewno w tym już 18 i 20 roku był duży odłam ludności wiejskiej, która miała jakiś rodzaj tożsamości narodowej polskiej. Poza tym się potwornie bała bolszewików i Rosjan, ponieważ wszystko, co się wiązało z opowieściami o rewolucji rosyjskiej, raczej wyglądało dość groźnie i wobec chłopów rewolucja rosyjska nie była specjalnie taka miła. Myślę, że te 2 czynniki, właśnie 3, obietnica parcelacji, czyli reformy rolnej, już obudzona świadomość narodowa i po prostu strach przed Rosjanami i przed rewolucją, wszystko razem spowodowało, że jakiś odłam, bo to też znowu nie był taki strasznie wielki odłam, ale wystarczający, żeby tą armię zbudować, się zgłosił do wojska. Ale na przykład Dariusz Gawin mówi o tym, że tożsamość narodowa polska stała się na wsi powszechna w 60-tych latach XX wieku. Obchody milenium, gdzie i partia strasznie się starała, żeby wszędzie, ale oczywiście kardynał Wyszyński przelicytował partię. Wiadomo, że obraz
Częstochowski wędrował przez Polskę i właściwie naprawdę docierał do bardzo małych miejscowości. Bywał aresztowany też. Bywał aresztowany, no w ogóle też można by zrekonstruować pięknie tą historię. I to miało jakieś bardzo duże znaczenie według w każdym razie tegoż Dariusza Gawina jako moment utożsamościowienia, ale to też mówi coś o tym, jak bardzo to długo trwało, bo jednak no, 60 lata to ja miałem już 6 lat. To jest naprawdę z mojego punktu widzenia niedawno. Czyli ten proces, który zaczął się gdzieś tam w połowie XIX wieku, trwał do drugiej połowy XX wieku. To gdyby chcieć napisać tę alternatywną historię, o której pan mówił, jak szliśmy do domku, że to jest właściwie pana przedmiot dzisiejszego wystąpienia, to jak ona by wyglądała? To znaczy, jak trzeba byłoby napisać? Na co zwrócić uwagę, żeby to się nie tylko przebiło do świadomości, ale też trochę zmieniło to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Wydaje mi się, że trzeba by zebrać w jedną opowieść, trochę tak jak właśnie zebrana jest w jedną opowieść ta historia hegemoniczna, ten okres między połową XIX wieku no, a współczesnością, no powiedzmy, można by ją zakończyć gdzieś tam w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej. I te fundamentalne zmiany to właśnie przede wszystkim uwłaszczenie, moment zniesienia poddaństwa, to organizowanie się podmiotowości politycznej ludu. Do końca XIX wieku właściwie polityka była wyłącznie polityką klas ziemiańskich i ich elit. Potem na pewno ważne momenty związane z rewolucją 1905 roku i pewną zmianą konfiguracji politycznej, między innymi dopiero wówczas zaczynającym się sojuszem narodowej demokracji z Kościołem, ponieważ Kościół przed rewolucją 1905 roku był przeciwnikiem narodowej demokracji, a narodowa demokracja była przeciwnikiem Kościoła. A to dlatego, że narodowa demokracja chciała upodmiotowienia politycznego ludu, tylko upodmiotowienia przez unarodowienie, to znaczy przez tworzenie silnego ruchu narodowego, a Kościół uważał, że w ogóle lud nie powinien być upolityczniony i nie powinien mieć żadnej podmiotowości politycznej. I dopiero po 1905 roku, kiedy Kościół zobaczył, że to się i tak dokonuje i że dokonuje się przez socjalistów, no to wtedy się zdenerwował i się zakolegował z narodową demokracją. Więc to są takie bardzo ważne momenty, w ogóle historia 1905 roku, historia zupełnie zapomniana w Polsce, to jest też fascynująca opowieść. Na pewno wojna polsko-bolszewicka i w ogóle tworzenie się państwa polskiego, chociażby przez to, że to socjaliści stworzyli państwo polskie, a potem poszło jak poszło. Też ten okres ogromnych walk w latach 30., które jednak coraz bardziej ewoluowały właśnie w stronę taką faszyzującą, to znaczy na początku zaczęły się jako walka o parcelacje, o strajki chłopskie, tam bardzo wiele było postulatów, no ale też szły w kierunku pogromów, to znaczy tego, że głównym przeciwnikiem są Żydzi. No i potem okres dwóch najazdów, to znaczy hitlerowskiego i stalinowskiego i potem trzeba by w ogóle zupełnie inaczej napisać historię PRL-u, to znaczy nie jako historię strasznego reżimu, który był uzależniony od Moskwy, skądinąd i reżim, i Moskwa to prawda, ale tak naprawdę był to jednocześnie okres ogromnych przemian społecznych, rewolucyjnych w gruncie rzeczy przemian społecznych i ustanowienia tej kultury, w której żyjemy. To znaczy tak naprawdę my wszyscy, nawet ci, którzy już nie pamiętają PRL-u, wywodzimy się z PRL-u, bo chociażby polska kultura masowa się ukształtowała w PRL-u, telewizja powstała w PRL-u, radio powstało w PRL-u. Oczywiście nie w sensie, że wynalezione. W II Rzeczpospolitej, tak, ale ten format radia, który do dzisiaj dominuje, właśnie przez to, że druga połowa XX wieku to jest pojawienie się kultury masowej, czyli tego, że zaczyna być na przykład coś takiego jak rozrywka powszechnie dostępna i że takie instytucje jak radio zaczynają służyć rozrywce, a nie tylko na przykład przekazywaniu informacji. To jest w ogromnym stopniu historia tego okresu. I w tym sensie wydaje mi się, że to też w ogóle trzeba by napisać w zupełnie inny sposób. No i wreszcie włączenie Polski w świat hiperkapitalizmu, no bo to właściwie się stało w 89 roku. Ubezpieczenia społeczne, które były dopiero w latach 70 chyba. Na wsi, tak, oczywiście Gierkowskie ubezpieczenia, które ogromnie zmieniły w ogóle sytuację. Porównanie sytuacji społecznej. Tak. Myślę, że w ogóle konkretnych wydarzeń, które by trzeba wpisać w tą historię, jest oczywiście dużo więcej niż ja tu wymieniłem, więc można dyskutować o tym, które były ważne, które były najważniejsze i tak dalej.
To, co mi się wydaje, jest najtrudniejsze i co byłoby takim zadaniem dla tych historyków, którzy by się to zajęli tym, to jest napisanie dynamiki tej zmiany. To jest trochę tak jak z chłopami Raymonta. Chłopi Raymonta to jest taka fotografia tego, jak wyglądało chłopskie społeczeństwo gdzieś tam w drugiej połowie XIX wieku, pod koniec XIX wieku. Ale ona nie pokazuje, skąd to społeczeństwo przyszło, na przykład dlaczego taki głód ziemi, ani nie pokazuje tego, w jaką stronę to społeczeństwo idzie. Nie pokazuje sąsiedztwa w gruncie rzeczy, czyli ani tego, jak wygląda dwór, ani tego, jak wygląda miasteczko, które prawdopodobnie jest żydowskie w dużym stopniu. To jest naprawdę cięcie i umieć napisać to w formie jakiejś takiej historii dynamicznej. Trochę tak, jak Balzac napisał historię Paryża, okresu, kiedy kształtował się francuski kapitalizm po klęsce Napoleona i po tym, jak to miasto stawało się coraz bardziej takim kapitalistycznym miastem, umieć to w ten sposób napisać, stworzyć też pewnego rodzaju obrazy, bo większość z nas właśnie ma te różne obrazy, zaczynając od dziadów, a kończąc na potopie, który w filmie się ogląda, bo czy tam ogniem i mieczem, bo oczywiście bardzo wielu ludzi nie chce czytać tych wielu tomów, tylko sobie ogląda film. Jakieś takie obrazy, chociażby właśnie obraz historii tego pomnika cara Aleksandra. Pokazanie dynamiki tej przemiany wydaje mi się najtrudniejsze i to dopiero wtedy stałaby się opowieść emancypacyjna, a nie tylko właśnie, że wiemy, że był jakiś moment. Był moment uwłaszczenia chłopów, był moment wojny polsko-bolszewickiej, czy był moment zagłady. Pokazać, że to jest pewnego rodzaju proces, to wydaje mi się trudne. To w ogóle chyba nauka ma z tym problem, z tym, co się zmienia. To jest najtrudniejsze zadanie stojące przed jakąkolwiek nauką, humanistyką również, ale być może w takim razie, skoro pan mówił o kulturze masowej i o filmach, to nie jest zadanie tylko dla historyków, tylko to jest zadanie dla ludzi kultury, ta opowieść. Absolutnie. Mam dość szeroki sposób rozumienia tego, czym jest historia. I wydaje mi się, że właśnie ten procesualny, dynamiczny aspekt historii często dużo lepiej jest ujmowany przez sztukę różnego rodzaju, a w szczególności literaturę. To znaczy, że literatura może być naprawdę niezwykle czułym zapisem procesów, co ze względu na metodologię historyków jest trudne. To teraz już ja za długo mówię. I tak państwo zaczęli, więc kontynuujmy. Bardzo tutaj się zgodzę z tą koncepcją takiego opisu jednak dynamicznego. Bardzo ładnie to pan przeprowadził do tego 56 roku, ale ja tak sobie pomyślałam w kontekście kina współczesnego, ten motyw chłopski w kinie. Literaturę zostawię, to dosyć było jakoś gęste. Mi się wydaje, że reżyserzy się tym zajęli, ale jak zwykle u nas trochę wyważone drzwi i w ogóle zrobiono to nie w ten sposób, bo oczywiście w ogóle nie będę się zajmować filmem Chłopi, bo uważam, że to jest niepoważne, co się tam wydarzyło. Natomiast pojawił się film wspaniały, pokazujący, że tak naprawdę tej emancypacji nie było ani po 56, ani po 89, ani nie ma teraz, że to jest najbardziej pozostawiona sobie sama klasa. Ten film się nazywa, bardzo państwa zachęcam, żebyście to gdzieś wytropili, bo moim zdaniem on nie będzie miał w ogóle żadnego takiego, on jest trudny, bardzo dołujący i nieatrakcyjny. No to super reklama. Ale jest, to jest debiut jakiegoś młodego chłopaka, ja teraz nawet nie pamiętam jego nazwiska i to się nazywa Tyle co nic. On podnosi taki wątek tej niemożności wybicia się, buduje takiego leperowskiego bohatera, trochę go romantyzuje, ale nie tak jak się często romantyzuje chłopskiego bohatera, bo nie wiem, Konopielka czy jakieś tego typu rzeczy, to mi się wydaje, że to zawsze tam się wpada w taką romantyzację. Natomiast on to opowiada z głębi takiego doświadczenia, w tym sensie przygnębiającego, że właściwie chyba rzeczywiście żadnej rewolucji nie było. Żadnej. Pan mówi, że zostają ziemię, tylko ja pamiętam lata 70. Pojawia się Gierek, który bardzo dopieszcza górników i przemysł, ale chłopi wtedy nie byli wcale w latach 70. dopieszczeni. Byli bardzo rozdrobnieni. Pamiętam sama jako dziecko te teksty, że oni zawsze byli biedni i te gospodarstwa były bardzo małe, bo oni chcieli mieć własność, ale to było źle ekonomicznie rozwiązane. Tak. Było przeludnienie wsi i oczywiście były wielkie dożynki na stadionie dziesięciolecia, ale to były narracje, które nijak się nie miały do tej rzeczywistości. Błocki czy Leszczyński zajmują się transgeneracyjną traumą tego skolonizowanego niewolnika, bo tym był chłop. Ale gdyby poważnie podejść do tego, że istnieje coś takiego jak trauma transgeneracyjna, to co pan mówi,
co się teraz odgrywa, czyli te drobne przemoce, czy nie należy o tym myśleć też w kategorii kolejnego pokolenia straumatyzowanego i że to tak wraca. Można powiedzieć, że skrzywdzeni krzywdzą. I tak sobie pomyślałam, że o ile traumy transgeneracyjne na przykład są bardzo dobrze jakoś przemyślane, opracowane przez psychologów w kontekście doświadczenia Holokaustu, to doświadczenie chłopskie jest rzeczywiście trudno opisywalne, ale już od pewnego momentu wydaje mi się, że to jest jakaś trauma, która się domaga opowiedzenia i żeby po prostu nie tylko być w takiej pozycji współczucia, tylko żeby zobaczyć ten mechanizm i go opisywać w sposób poważny. Czy pan by nie chciał też tak myśleć o tym, jako o kategorii przeniesionej traumy? Tak, ja się zgadzam, że tu jest trauma transgeneracyjna i moim zdaniem ona jest przekazywana, bo trzeba też zobaczyć, że od powiedzmy wyzwolenia z poddaństwa do współczesności to jest 6-7 pokoleń. To wcale nie jest tak dużo. I w tym sensie ten przekaz trwa. To nie jest tylko przekaz oczywiście trzech wieków takiego naprawdę bardzo brutalnego poddaństwa, ale to jest też przekaz tej nieprawdopodobnej nędzy, jaka panowała w Polsce już po wyzwoleniu, to znaczy po tym, jak ludność wiejska uzyskała wolność, a jednocześnie nie uzyskała materialnych możliwości w ogóle jakiegokolwiek rozwoju. Więc zgadzam się z tym, że tu jest na pewno też historia pewnego typu traumy i myślę, że napisanie tej historii traumy byłoby bardzo ciekawe. No są słynne pamiętniki chłopów, które są z okresu międzywojennego. To jest też specyficzna polska szkoła socjologiczna, która to potrafiła robić. Ja trochę czytałem te pamiętniki, to jest po prostu ewidentna historia traumy. A to są ludzie piśmienni. To znaczy, to nie są ludzie, którzy są kompletnie na marginesie życia społecznego. Ci ludzie, którzy pisali te pamiętniki i posyłali je na prośbę tych socjologów, to byli ludzie, którzy umieli pisać. A mimo to, co oni opisują, te warunki nędzy, które w okresie międzywojennym była na wsi, to jest coś przerażającego i oczywiście PRL tego tak stuprocentowo nie zmieniła, nawet obawiam się, że 30%, chociaż jednak dał ubezpieczenie, o czym pan przypomniał w 70-tych latach, co jest jednak bardzo ważne. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze a propos rewolucji. Ja jestem przekonany, że rewolucja w Polsce, która się dokonała, była rewolucją mieszczańską. To znaczy, ona ukształtowała po pierwsze duże miasta, a po drugie klasę mieszczańską, nową, polską klasę mieszczańską. I to się dokonało w PRL-u paradoksalnie. Znaczy, społeczeństwo, które miało na sztandarach tam proletariat i Sojusz Robotniczo-Chłopski, tak naprawdę ukształtowało polskie mieszczaństwo. To polskie mieszczaństwo weszło w transformację, już ukształtowane, i jest głównym beneficjentem transformacji. Co więcej, moim zdaniem kluczowy spór polityczny dzisiejszej Polski, czyli PiS-PO, to jest pomiędzy dwoma odłamami mieszczaństwa w gruncie rzeczy spór. Każdy z tych odłamów szuka sojuszników w innych grupach społecznych, co nie zmienia faktu, że to jest spór dwóch mieszczańskich koncepcji Polski. Mieszczaństwo prowincjonalne kontra mieszczaństwo globalne, no tak bym uprościł trochę. I to, co się dokonało na wsi też w okresie transformacji i dokonuje się nadal, bo to jest proces, który się dokonuje, to jest przede wszystkim kapitalistyczna transformacja produkcji rolnej. 8% ludzi pracuje w rolnictwie w Polsce aktualnie. 30% mniej więcej mieszka na wsi, ale 8% pracuje w rolnictwie. To oznacza, że tak naprawdę już mamy kapitalistyczny sposób produkcji na wsi. Taka wieś, która produkuje żywność z pracy dużej grupy chłopów, to już w ogóle prawie nie ma tego. Jest wieś, gdzie są małe gospodarstwa, ludzie mają tam, nie wiem, jedną krowę albo coś takiego, ale to aktualnie nie jest elementem ekonomicznego znaczenia. To już nie funkcjonuje jako element tego, co jest tym mainstreamem gospodarczym w Polsce, a to oznacza, że też z punktu widzenia społecznego jest bardzo słabe. I to jest to, o czym pani mówi, że to jest zapomniany świat w dużym stopniu. Przyszło mi do głowy, że może dokończeniem tych procesów są po prostu te dotacje unijne. Zostają ci, którzy chcą na tej ziemi zostać, głównie no mężczyźni, bo kobiety podobno uciekają. Dlatego między innymi uważam, że tą historię emancypacyjną trzeba by napisać do wejścia Polski do Unii, bo to jest rzeczywiście kolejna fundamentalna zmiana zupełnie. A nie jest tak, że paradoksalnie przy okazji
tej Unii, tego stania się rolnikiem, przedsiębiorcą, ta kultura wiejska odchodzi w niebyt. Tak na dobrą sprawę to też do tego prowadzi. A skoro mowa o tych traumach, to sobie pomyślałem, że być może ta historia swego rodzaju jednak sukcesu byłaby lepszym lekarstwem niż opisywanie traum, że ta historia uzyskiwania podmiotowości jest czymś leczącym też. Trauma jako kategoria wykorzystywana przez humanistykę otworzyła przestrzeń bardzo wielu wypowiadalności, to znaczy pewne narracje, które były wcześniej bardzo słabo reprezentowane albo niemożliwe, zostały wypowiedziane. To w pewnym sensie jest też późny efekt Holocaust Studies, to znaczy najpierw to się zrobiło w studiach nad zagładą, a teraz to już po prostu wszędzie, bo jest oczywiście historia społeczna, teraz jest pisana w traumatyczny sposób. I jest na przykład to, co się nazywa studiami postkolonialnymi. To jest w ogromnym stopniu też pisane właśnie z pozycji traumy. Trauma legitymizuje do jakiegoś stopnia różnego rodzaju smutne i słabe historie. Ale, i tu nawiązuję do tego, co pan powiedział, wydaje mi się, że aktualnie mamy trochę przegięcie w drugą stronę. To znaczy, że aktualnie już wszyscy są tacy skrzywdzeni, straumatyzowani i biedni, że w pewnym sensie ta snowflake'owatość współczesnej kultury, czyli że wszyscy są już płatkami śniegu i się rozpływają w swoim poczuciu krzywdy, jest też takim trochę niebezpiecznym efektem takiej koncentracji na traumie. I dlatego wydaje mi się, że trzeba widzieć dwie strony medalu. To znaczy, że pewnego rodzaju trudne doświadczenia mają też sens i też mogą prowadzić do czegoś, co będzie no, jakimś rozwojem, no, tak bym to nazwał. I dlatego się zajmuję najbardziej tym okresem od połowy XIX wieku do mniej więcej, powiedzmy, początków XXI, bo wydaje mi się, że na przykład zajmowanie się tym, co się działo w kulturze chłopskiej w XVII i XVIII wieku, to jest naprawdę smutne. To znaczy wszystkie opisy saskiej wsi, relacji między dworem a wsią i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to, czym się zajmują ci wszyscy autorzy z historii ludowej, ta skala ucisku, przemocy, brutalności, beznadziei w gruncie rzeczy, jest trudna do zniesienia, tak to bym określił. Natomiast ten okres od połowy XIX wieku do współczesności to jest okres nieprawdopodobnych zmian. I oczywiście one czasami są straszne, tak jak okres zagłady, okupacji, potem stalinizmu, ale jednocześnie to jest nieprawdopodobna dynamika. I to mi się wydaje, że trzeba to widzieć. To znaczy, że to jest i traumatyczne, i jednocześnie dynamiczne. Bez tego to wpadamy już w taką głębną rozpacz, która jest raczej demobilizująca. I w tym sensie wydaje mi się, że ta historia emancypacyjna jest bardzo potrzebna do takiej właśnie podmiotowości polskiego społeczeństwa, w ogóle jako społeczeństwa. Jestem historyczką i wydaje mi się generalnie, że od 20 lat polska historiografia nie zajmuje się niczym innym jak historią społeczną. Odmieniając ją przez różne przypadki i stosując bardzo różne metodologie i przez bardzo różne jakieś odcienie znaczeniowe i nikt się już w ogóle nie zajmuje. Znaczy, no pewnie ktoś się zajmuje, ale nikogo wydaje mi się, że nie interesuje teraz polityczne przyczyny bitwy pod Kirchholmem czy coś takiego, czy nikt tak samo nie patrzy na PRL jako tylko historii opresji, a oprócz tego, że to się dzieje, to polska historiografia ma bardzo silne tradycje historii społecznej. Myślę, że takie badania jak Polska Szkoła Historii Gospodarczej w latach 50. i 60. to są jakby no, rzeczy, które są bardzo przestarzałe, ale myślę, że były jakimś takim dużym kamieniem milowym w tych badaniach, czy potem w latach 70., 80., 90. badania Żarnowskich na przykład i jakby całe serie książkowe, które były na ten temat. Wydaje mi się, że problemem nie jest to, że ta historia nie jest napisana, tylko że historycy nie potrafią pisać dla ludzi, w sensie, że oni są bardzo hermetyczni w swoim dyskursie i nie potrafią w ogóle z tym wychodzić. Dlatego wydaje mi się, że historie ludowe są teraz tak popularne, bo wreszcie ktoś, kto potrafi pisać, się tym zajął i zaczął to opowiadać w sposób, który jest przystępny dla ludzi. I zgadzam się oczywiście z jakąś taką potrzebą syntezy nowej historii społecznej, bo chyba ostatnia była w latach 90., ale nie sądzę, żeby te zjawiska, o których pan mówił, żeby one były w ogóle niedyskutowane. Wydaje mi się, że większość tematów, które pan poruszył, ja czuję, że jestem bardzo silnie osadzona w tym dyskursie, na uniwersytecie, że to są książki, które wychodzą, to są świetne monografie, to są bardzo ciekawe badania, ale one po prostu jakoś się nie przebijają, a historia ludowa się przebija. Natomiast wydaje mi się, że nie historycy jakoś tak mają tendencję do tego, żeby pisać historię emancypacji z punktu elit, które opresjonują lud. A wydaje mi się, że ten wizerunek społeczny był bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że znacznie bardziej interesujące jest to, żeby zobaczyć jakby poziomy przemocy na wsi.
przemoc wobec kobiet, czy przemoc w ramach stratyfikacji społecznej, która występowała na wsi. To są jakieś takie ciekawsze wątki i ciekawiej jest pisać o emancypacji i o zmianie społecznej, patrząc na i przemoc, i opresję wielopoziomowo, z różnych punktów, jak to działało i jak ten przepływ władzy przebiegał i odnajdywania sprawczości w tym wszystkim. Może się w humanistyce przestać na siebie obrażać, tylko zacząć ze sobą współpracować. To by może wtedy wyszłoby wreszcie coś, co by było i ciekawe, i czytane, i taka synteza może jest potrzebna. A pani na UW? A na którym roku? Skończyłam pracę licencjacką, jestem na 5. roku studiów teraz. Okej, nie to starsze, bo moja córka studiuje historię na UW. Opowieści, które ona mi przekazuje, są takie, że owszem, istnieją historycy, którzy interesują się historią społeczną, ale historia polityczna, historia, która jest jednak historią głównie ludu szlacheckiego i historia rozumiana no, w taki bardzo klasyczny sposób w Polsce, jest nadal bardzo mocna. To nie jest tak, że nie ma tego zainteresowania przyczyn politycznych bitwy pod Kirchholmem, tylko w ogóle jest oczywiście ten nurt, o którym pani mówi. Tylko, że problem polega na tym, bo ja się z tym argumentem spotkałem już wielokrotnie, że ależ oczywiście mamy to wszystko. Mamy to w naszych szufladach, mamy to w naszych książkach, które od czasu do czasu wydajemy. I to jest argument, który przychodzi od strony antropologów czy etnologów, ze strony socjologów. I tutaj dochodzimy do teorii funkcjonowania nauk humanistycznych. W ogóle w każdym społeczeństwie humanistyka ma dyskursy hegemoniczne, czyli takie dyskursy, które rządzą. I oczywiście są inne dyskursy, ale jeżeli one nie są hegemoniczne, albo są kontrhegemoniczne, czyli występują przeciwko tej hegemonii, to zwykle są marginalizowane. I trochę na tym polega problem. W Polsce dyskurs hegemoniczny jest jednak tym dyskursem związanym, powiedzmy, z tą historią szlachecką, w uproszczeniu tak mówię, bo oczywiście mam tu na myśli też inteligencką. On ma nieprawdopodobną ilość znaków i symboli, za pomocą których organizuje wyobraźnię. Zaczynając od tego, że wszyscy jesteśmy w tym paradygmacie wychowywani. To znaczy, że wszyscy chodzimy do szkoły i czytamy odpowiednie historie. Uczestniczymy w różnego rodzaju celebracjach, które są opowiadaniem tej historii głównie. Nazwy ulic, pomniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że mimo, że oczywiście jest tak, jak pani mówi, że jest bardzo dużo różnego rodzaju badań, które dotyczą tego innego obszaru. Co więcej, istniał przecież nurt chłopski w literaturze PRL-owskiej, który był bardzo mocny. Te różne seriale Daleko od szosy, inne takie, i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że ta hegemonia się bardzo mocno trzyma, choć powiedziałbym, że od właśnie mniej więcej 10 lat ona kruszeje. I te wszystkie ludowe historie, mimo tego, że pisane w większości nie przez historyków, jak pani zauważyła, historycy nie piszą dla ludzi, a w każdym razie rzadko są tacy, bo są tacy, którzy piszą, Friszkę pisze dla ludzi. Ale ponieważ piszą tam antropolodzy i inni tacy, to te historie zaczynają zmieniać tę hegemonię, to znaczy naruszać tę hegemonię, która dotychczas istniała. I to jest proces przede wszystkim polityczny. To znaczy on naprawdę zmienia charakter kultury polskiej. I oczywiście nauki humanistyczne są polityczne w swojej istocie. To znaczy to nie jest tak, że one są neutralne. I po drugie, to jest taki rodzaj pewnego buntu, który się w Polsce dokonuje. To znaczy buntu wobec tego, w jaki sposób rozumiano w ogóle polskie społeczeństwo dotychczas. I w tym sensie myślę, że niezależnie od tego, że te wszystkie historie łącznie z powieściami, które się pojawiają, często nie mają takiego warsztatu, metodologii itd., itd., to płynące z różnych stron opowieści kruszą tą hegemonię. Ale po to, żeby mogła hegemonia odejść w przeszłość, musi się pojawić konkurencyjna opowieść czy konkurencyjna narracja. I to jest moim zdaniem rola już niekoniecznie historyków. Historycy dostarczają, że tak powiem, tego surowca podstawowego, natomiast opowiedzieć tą narrację muszą po pierwsze właśnie ludzie, którzy umieją opowiadać historię, a po drugie ci, którzy robią z nich znaki takie znaczące, czyli właśnie filmowcy i tak dalej, żeby to właśnie stało się czymś absolutnie normalnym, że w szkole czy w przedszkolu zaprasza się skrzypka, który potrafi grać ten rodzaj muzyki. No już nie mówię o tym, że jednak programy nauk humanistycznych powinny zostać pod tym względem głęboko zrewidowane i zmienione. To znaczy, że opowieść historyczna nie powinna być od powstania do powstania szlacheckiego i o tym, jak ci
chłopi byli źli, bo obdzierali trupy zabitych powstańców z butów, powiedzmy, a nic się nie mówi o nędzy. Po tym właśnie, jak napisałem książkę Prześniona rewolucja, z tego nic nowego, zostałem zaproszony do muzealników w Małopolsce. Są muzea regionalne, gdzie jest ogromnie dużo różnych rzeczy, które są artefaktami właśnie kultury chłopskiej. I w ogóle nie ma żadnej narracji, która tłumaczyłaby na przykład, dlaczego na początku XX wieku wszystko jest drewniane. Żelazo było drogie. Mieć jakieś narzędzia, które byłyby stalowe poza tymi, czy tam żelazne, poza tymi, które były absolutnie niezbędne, czy typu tam kosa albo coś takiego, było zbytkiem. O tym się w ogóle w tych muzeach nie mówi. To jest po prostu takie fajne, że widły są drewniane. I w tym sensie wydaje mi się, że to wymagałoby fundamentalnej zmiany narracji. Nie tylko narracji właśnie, jakie książki czytamy, ale na przykład co oglądamy w muzeach. Spotykamy się tu w konkretnym kontekście tego miejsca i tego, co się tutaj dzieje. Dookoła również tego miejsca, tego środowiska, które funkcjonuje wokół grania i uczenia się muzyki wiejskiej i tańców wiejskich. Zastanawiam się, czy z perspektywy tego, co dotychczas tutaj sobie powiedzieliśmy na temat emancypacji, traumy, tego wizerunku miasto-wieś, czy to, co tutaj się dzieje, da się jakoś w ogóle z tej perspektywy skomentować? Czy to jest leczenie traum? Czy to jest forma jakiejś budowania dumy na tym? Nie wiem, próbuję sobie po prostu jakoś odpowiedzieć na pytanie, czy to, co tutaj padło, może być użyteczne po to, żeby skomentować, lepiej zrozumieć, co się dzieje tutaj między nami, co my tutaj właściwie robimy. No ja myślę, że trochę się odwstydzamy. Mam takie podejrzenie, że większość z Państwa, nie znam oczywiście Państwa, ale takie mam podejrzenie, że większość z Państwa już naprawdę jest dość daleko od życia wiejskiego. To znaczy, że tutaj osoby, która wstaje o 5 rano, żeby tam, nie wiem, nakarmić zwierzęta i tak dalej, jest bardzo niewiele. Ale to jest próba napisania swojej własnej takiej tożsamościowej historii, która pozwala właśnie ją traktować z dumą. Ja teraz rozmawiam z takimi różnymi ludźmi, którzy mają taki pomysł, żeby zrobić w Polsce Muzeum Pańszczyzny. Pomysł wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie tak dawno, tak jakieś tam, nie wiem, 5-6 lat temu, powstało Muzeum Niewolnictwa. Powinno w Polsce być takie muzeum, które by opowiadało tą rzeczywistość. Oczywiście to nie ma się tak zupełnie bezpośrednio do tego, co Państwo tutaj robicie, jak się domyślam, ale ma się w jakimś takim genealogicznym sensie. To znaczy, że dowartościowanie tej historii pozwoliłoby na to, żeby ona stała się czymś potocznym, żeby ona stała się po prostu elementem codzienności, a nie była czymś, co jest jakąś wysepką. To jest świetny koncept, że to jest taka wysepka w centrum miasta, bo to jest może taka mała próba spowodowania, żeby to było równouprawnione. Znaczy, jak masz na sąsiada klub, w którym się gra disco polo, świetnie. Jest też klub, w którym tańczy się muzykę tradycyjną i w ten sposób chciałabym jakoś tam opowiadać o tym miejscu. To znaczy, jak się gra koncerty jazzowe, które również bywają dla publiczności 3-6-12 osobowej i są bardzo niszowe, tak muzykę tradycyjną również się tańczy, gra w jej pełnej świetności, w niszy, ale jednak obok tych innych treści, które się wytwarzają w mieście, treści kultury. Wydaje mi się, że jesteśmy w okresie fundamentalnych zmian tego, jak funkcjonuje wieś w Polsce. I wiemy, jak to mniej więcej będzie przebiegało, bo to się stało już w większości krajów zachodu europejskiego. To znaczy po prostu tradycyjna wieś zniknie. Nie będzie czegoś takiego jak tradycyjna wieś. Będzie kapitalistyczna produkcja rolna i wokół tego ludzie funkcjonujący. W gruncie rzeczy żyjący dość podobnie jak w miastach, właśnie oglądając te same telewizje, słuchając mniej więcej tej samej muzyki itd. To się tak stanie. Wydaje mi się, że ta stawka, która między innymi wy chyba robicie, ale tego też, o czym ja mówiłem, to jest przede wszystkim stawka, żeby w tej kulturze miejskiej, która będzie hegemoniczna w Polsce przez najbliższe lata, chyba że jakaś katastrofa się zdarzy, ta tradycja, czy ta pamięć tego, że tak naprawdę ogromna większość polskiego społeczeństwa wywodzi się ze wsi, stała się równoprawna w stosunku do innych bajek, które sobie opowiadamy. Żeby to nie było tak, że ta akurat jest ta zawstydzająca, której nie bardzo wiemy, jak ją opowiedzieć, nie mamy dobrego słownictwa do niej i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem stawka, bo już wsi się nie uratuje.